No to jesteśmy w miejscowości Costa Adeje. Uznaliśmy, że sobie wyskoczymy na małe piwko. Takie małe piwko, że ona sobie wzięła. A co? Na wakacjach jestem. No. Generalnie bar nazywa się Gran Sol. El Gran Sol. El Gran Sol. I go znaleźliśmy już w 2019 i nam się bardzo spodobał. Generalnie tu już jesteśmy chyba trzeci raz. Żona się zajęła pisaniem jakiegoś SMS-a, więc nie będzie wam nic opowiadać. Wiem, żeby relacje na Insta. Tak wygląda. Pod takimi baldachimami siedzicie, jak macie jedzonko. A przy takich właśnie stoliczkach jak my siedzicie, jak pijecie. Ja też mam piwko, żeby nie było. Tu macie nazwę lokalu, żebyście wiedzieli. Przesiedliśmy się do pełnoprawnego stolika. Mamy wyłączony grzejnik. Mamy grzejniczek wyłączony, bo tu jest tylko 20 stopni i jak widzicie dookoła ludziom jest zimno. Tylko 20 to jest więcej. No może z 22, ale tu wszyscy się dogrzewają, to jest nienormalne. Ale w każdym razie zobaczcie, jaki widoczek w knajpie. Żaglóweczka sobie płynie. Jest piękny ocean. Na dole oczywiście jakaś promenadka z knajpami, ale ona nie przeszkadza. Tam jest plaża, jakieś molo. O, zobacz, żona, na tym molem nie byliśmy. O, no widzisz. Tam jest molo. Tam jest żaglóweczka. Sobie pływają. A my sobie będziemy jeść. Ktoś inny od nas będzie. Dobrze. To inne. Hello, are you ready to order your food? Yeah. How are you? I'm good. Very good. My friend, let me see. So, now, would you like a starter? No, I think we will start heavy. So, I will. Oh my God. Mrożona cytrynka. Gracias. Kokosik. Ale cytrynka jest po prostu mega. 5 euro to kosztuje, rozumiesz? 5 euro. 5 euro. Ale cytryna. Miam, miam. I kokosik. A tak generalnie wygląda knajpa wieczorkiem. Full ludzi, nie ma gdzie usiąść. Bo jest dobra. Nie oszukujmy się, jest dobra. A teraz zobaczcie minę żony, jak spróbowała lodów. Mina żony, jak zjadła lody. Bardzo. To teraz ja próbuję. Jak to zjeść? Tu, od góry. To jest lodowe całe. To jest lód? Nie, to jest skórka cytryny. Ale to jest dobre. A to co to jest? Co to jest to? Do zjedzenia. A, to jest opłatek. Opłatek. Wychodzimy. Idziemy na spacerek. Na spacer. Zobaczyć, co tu miasto pokaże, jak to wygląda w ogóle. To jest taka promenada. Ile ludzi, zobacz. Wygląda trochę jak Władysławowo na sterydach. Same oryginalne plecaki, oryginalne zegarki.
Dostępny od ręki za całe 5 euro? Idziemy tam dalej. To jest tak bardzo, bardzo turystycznie tutaj, nie? Tak. Tak cholernie. Tu aż pali w oczy turystyką. No, to zło. I żeby nie było, zabawki sprzedawane na ulicy są takie same jak w Polsce w Zakopanem. Wszędzie w Polsce tak naprawdę, to nie ma różnicy, nie? To jest ta sama chińszczyzna. Mniej ludzi, widzisz? Tak. W ogóle nie ma ludzi. W tym El Sol jest masa ludzi. Tak. No ale to coś o czym świadczy, o czym tak? Świadczy, tak. Tu mamy mięso. Mięso. Tu mamy generalnie hotele. To jest za hotel. To jest Rio chyba. Albo Princess, nie Princess. Princess. To jest Princess. To jest Princess. Tam, zobacz. A mówią, że nie tańczą na ulicy. Możemy zatańczyć. No, tańczymy. Zwłaszcza, że nie umiemy, to jest dobrze. Nie ma znaczenia. Buzia. Idziemy na plażę. Pobawmy się trochę dzisiaj. Pobawimy się. Zaraz tu wrócimy. Zobacz. Widzisz to? No. Można tańczyć. To chodź. Aho. Słuchajcie, jesteśmy na plaży. To jest plaża Faniabe. Nie wiem, czy coś widać. Ale patrzcie, to jest kurna McDonald's na samej plaży. Tu jest ocean, którego nie widzicie, bo jest za ciemno. Natomiast my go widzimy. Ale mówię, nagrywam dla was McDonalda na plaży. Tak jeszcze nie było.